Turek.net.pl. Relacja. Szanowni Państwo, witamy Państwa bardzo serdecznie na naszej konferencji prasowej. Zgodnie z zapowiedzią chcemy powiedzieć o trzech sprawach. Po pierwsze, podsumować referendum, jakie się odbyło w dniu wczorajszym. Po drugie, przedstawić Państwu już szczegółową listę naszych kandydatów do parlamentu oraz do Senatu, do Sejmu i do Senatu, oraz odnieść się do tego hasła szkoły budować, księży opodatkować, czyli do stosunków państwo-kościół, do spraw światopoglądowych. I proszę pana posła Tomaszewskiego, żeby rozpoczął teraz już tą konferencję. Witam Państwa uprzejmie. Zjednoczona Lewica w okręgu numer 37 kończy zbieranie podpisów pod listami kandydatów. Lista kandydatów to oczywiście 18 osób, w tym 7 pań, 2 osoby do 30 roku życia. Mamy tutaj osoby, które po pierwsze mają duże doświadczenie w działalności publicznej, działalności samorządowej, ale także parlamentarnej, bo na tej liście mamy przynajmniej trzech parlamentarzystów. Właśnie obecny tutaj pan Marian Marczewski, pani Elżbieta Streker-Dębińska, pan Jacek Kwiatkowski, parlamentarzysta, i moja osoba, czyli czterech łącznie, ale także doświadczonych i doskonale funkcjonujących samorządowców, jak pan Kazimierz Pałasz, jak Karol Kujawa, zastępca wójta gminy Słupca, czy pan Ryszard Nawrocki, wójt gminy Stare Miasto. To wszystko razem powoduje, że mamy, jak wspomniałem, listę doświadczonych kandydatów, którzy mają już duże osiągnięcia w działalności publicznej i samorządowej, i będziemy walczyć o jak najlepsze poparcie dla Komitetu Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Zjednoczona Lewica. Na naszej liście są również koalicjanci, dwie osoby z twojego ruchu. Jedna osoba z Partii Zielonych, pani Miłka Stępień, pani doktor Miłka Stępień z Konina, oraz pan Jan Lubas z Unii Pracy, były wójt gminy Dominowo, natomiast twój ruch reprezentuje pani Eleonora Matuszewska z Gniezna, szefowa związków zawodowych na kolei w Poznaniu, oraz poseł Jacek Kwiatkowski. Także na naszych listach są trzy osoby, które nie należą do żadnej formacji politycznej. Jako osoby bezpartyjne przyjęły nasze zaproszenie do udziału w kampanii wyborczej. Naszym kandydatem od kilku godzin do Senatu, czyli właściwie po raz pierwszy publicznie prezentujemy, jest pan Eugeniusz Piguła, lat 60, nauczyciel, wieloletni nauczyciel, na co dzień również sekretarz Rady Miejskiej Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Koninie. Także będziemy brać udział jako Zjednoczona Lewica w pełni w tych wyborach w okręgu numer 37 oraz w okręgu do Senatu. W tej chwili, jak wspomniałem, kończymy zbiórkę podpisów. Chcemy zebrać około 10 tysięcy podpisów, mimo że trzeba 2000, przepraszam, do Senatu i 5 tysięcy w wyborach do Sejmu. Naszą listę w wyborach do Sejmu chcemy zarejestrować 10 września, wcześniej niż przewidują to oczywiście terminy wynikające z ordynacji, ale dlatego, żeby stworzyć też możliwość w innych okręgach wyborczych ewentualnie poleganie na naszej pracy, którą prowadzimy, dotyczącą zbierania podpisów. Nasza kampania będzie prowadzona w kilku odsłonach. Będziemy przede wszystkim podejmować tematy, które w jakiś sposób odróżniają nasz komitet wyborczy od pozostałych komitetów wyborczych. W związku z początkiem roku szkolnego pierwszy temat, który podejmujemy i przedstawiamy postulaty opinii publicznej, to świeckie państwo, świecka szkoła. W tej sprawie uprzejmie proszę o zabranie głosu pana Mariana Marczewskiego, który jest naszym kandydatem, który wywalczył sobie pozycję ostatnią. Na tej pozycji miałem trzech chętnych, musiałem rozstrzygnąć, kto będzie, ale ja myślę, że właśnie pan Marian Marczewski jest tą osobą, która jest wartością dodaną na naszej liście i zapewne wygra z liderem tej listy w powiecie turkowskim. Szanowni Państwo, dlaczego właśnie to hasło i dlaczego stosunki państwo-kościół? Otóż dlatego, że
nasz episkopat, nasz kler jest daleki od tego, co głosi papież Franciszek. To po pierwsze. Po drugie, dlatego, że znacie mnie przecież od lat i ja otwarcie głoszę te hasła. Wyprowadzenie religii ze szkół, bo przecież to jest 1,5 miliarda złotych w skali kraju na katechetów, na księży uczących religii. Wiemy, jakie są inne potrzeby szkół, które za te pieniądze można by było zrealizować. Dla mnie takim priorytetem na przykład powinno być to, że do każdej szkoły powinny wrócić gabinety stomatologiczne, gabinety lekarskie. Wiem, co mówię, jest dramat, jeśli chodzi o stan uzębienia wśród dzieci. Dzieci nie chodzą. Z tych pieniędzy można by było to załatwić. Usunięcie oceny z religii, ze świadectw szkolnych. Postulat wielu, wielu rodziców. Finansowanie katechezy w ogóle ze środków kościelnych. Likwidacja funduszu kościelnego, który jest taką beczką bez dna. Kler w sposób niezwykle pazerny, agresywny czerpie z tego pieniądze. Doszło ostatnio do wyjątkowego paradoksu, że rządzi Platforma. Jak wiecie Państwo, w swej masie księża występowali przeciwko Platformie, przeciwko na przykład kandydatowi Komorowskiemu, a z drugiej strony pełnymi garściami czerpią pieniądze z funduszu kościelnego. Usunięcie z kodeksu karnego przepisu o obrazie uczuć religijnych. No, to jest kuriozum, bym powiedział. No, są takie przepisy, ale w państwach islamu, muzułmańskich, ale niekoniecznie w Europie. Likwidacja etatów kapelanów. No, to jest znów kolejny temat rzeka. Tych kapelanów mamy praktycznie wszędzie. No, wojsko, straż więzienna, straż pożarna, szpitale. Można tak wymieniać bez końca. Nic się nie mogą tylko dojść do funkcji sierżanta. Nic się nie odbywa bez pokropków. Oddanie ulicy, jak ja mówię, oddanie szaletu miejskiego musi być pokropek. To jest po prostu... ludzie już mają tego... mam taką nadzieję i tak wynika zresztą z różnego rodzaju badań. Dość tego rozpasania, dość obecności kleru w życiu publicznym. Ostatnio mamy kogoś, kto się nazywa, kto jest prezydentem, nazywa się pan Duda, ale on ostatnio dostał już pseudonim, pierwszy, Klęczon, i nie mylić z wybitnym muzykiem zespołu Czerwone Gitary. I jest zagrożenie, że gdyby, co nie daj, siły wyższe do tego chyba nie dopuszczą, ale gdyby PiS przejął pełnię władzy, no to mamy wszyscy w tym kraju przechlapane. I objęcie oczywiście księży podatkiem dochodowym. Tyle na temat wzajemnych właśnie relacji w tej sprawie Kościół. To jest też element takiej sprawiedliwości społecznej. Jak można się dowiedzieć, za rok 2013 średni podatek dochodowy od osób duchownych wynosił 213 zł, natomiast średni PIT płacony przez obywatela Kowalskiego 2130 zł, czyli z tego wynika, że 10-krotnie zwykły obywatel płaci więcej podatków dochodowych od osób fizycznych. To są postulaty, które są obecne w życiu publicznym od dłuższego czasu. Nie chcemy tego prowadzić w żadnej walce, w żadnej rewolucji. Normalnie na podstawie istniejącego rozdziału państwa od Kościoła, czyli konstytucyjnej zasady, chcemy to w dialogu z wszystkimi siłami, które są zainteresowane uszanowaniem konstytucyjnej zasady, prowadzić i wprowadzać w życie i
pierwszym takim elementem powinien być właśnie likwidacja, jak powiedział pan Marian Marczewski, likwidacja Funduszu Kościelnego. Obiecał to również premier Tusk. Jest do tego atmosfera. Się okazało, że w czasie negocjacji ze stroną rządową, jednak strona kościelna nie jest zainteresowana formą zastępczą uzyskiwania dochodów, czyli pozyskiwaniem z PIT-ów w ramach odpisu, łatwiej dostać od państwa niż zabiegać o poparcie obywateli. Szanowni Państwo, właściwie wczoraj zakończyła się druga tura wyborów prezydenckich na Bronisława Komorowskiego, bo to właśnie prezydent Komorowski, dbając o ewentualny własny wynik wyborczy, zarządził z niedzieli na poniedziałek referendum, które po pierwsze było mało istotne z punktu widzenia ważności spraw dla obywateli, po drugie było podnoszone przez wielu prawników element jego konstytucyjności, po trzecie właściwie prezydent Komorowski przestał się tym interesować, przestała się tym interesować również Platforma, albo udawała, że się tym interesuje. No i ten, któremu wyborcy dali swoje zaufanie w wyborach prezydenckich, pan Paweł Kukiz, też nie był w stanie przeprowadzić odpowiedniej kampanii zachęcającej. Te około 7,5% tych, którzy wzięli udział w głosowaniu, świadczy o po prostu nietrafieniu z tematami, które interesują Polaków. I ja tutaj bym nie obrażał naszych mieszkańców, że nie chcą korzystać z demokracji i tak dalej. To świadczy o tych, którzy zainspirowali to referendum. Ma w tym współudział również pan prezydent Duda, bo mógł zwrócić się do Senatu po pierwsze o zmianę tego terminu, o połączenie obu referendów i urządzenie tych referendów łącznie w innym terminie niż wybory do Sejmu, i wówczas może byłaby większa frekwencja i byłoby większe zainteresowanie, bo zapewne kilka spraw jest takich, o których warto Polaków zapytać, ale niekoniecznie tych, które się nazywają, jak politycy się mają wybierać, bo bardzo wielu po prostu w tej sprawie uważa, że skoro jest to zapisane w Konstytucji, to i tak ich głos byłby zmarnotrawiony, więc nie poszli na to referendum. Szkoda po raz kolejny 100 milionów złotych. Moi drodzy Państwo, to jest po prostu klęska tych, którzy zainspirowali to referendum, którzy optowali za przeprowadzeniem. Kukiz może zaklinać rzeczywistość, ale to jest także jego klęska. I 7,5% to jest tak jak jedno z piw belgijskich, też ma 7,5%. I jak w Turku otworzą ten browar, a mają otworzyć, to podpowiem im, żeby nazwali piwo referendalne i zrobili takie na 7,5%. No, także... Ale taki punkt sprzedaży by zbankrutował, jak tylko 7,5% by sprzedał. Ale moczy to piwo, to mogłoby być inaczej. I ja myślę, że w tej chwili PiS i prezydent Duda to powinni Senatowi bardzo podziękować za to, że Senat odrzucił tą jego inicjatywę w sprawie referendum, bo to by była następna kompromitacja, jestem o tym głęboko przekonany. Nawet wtedy, kiedy by zamanipulowali to w ten sposób, że łącznie z wyborami parlamentarnymi, żeby podnieść frekwencję. Polacy nie dają się, jak widzimy, oszukiwać, nie dają się zwodzić, mamić, tylko myślą dość racjonalnie. Szkoda, że Senat zmądrzał po paru miesiącach, ale tak, kosztowało to nas 100 milionów złotych. Szanowni Państwo, wspomnieliśmy o tych postulatach świeckie państwo, świecka szkoła, ale będziemy tych tematów mieli 7-8 i będą one dotyczyć bardzo ważnych spraw dla obywateli. Po pierwsze dotyczące służby zdrowia, po drugie nierówności społecznych, po trzecie sytuacji ludzi starszych, dalej funkcjonowania systemu edukacji, szans rozwojowych właśnie małych ojczyzn i wykorzystanie również tych środków europejskich, które są dostępne. O tym będziemy z Polakami rozmawiać i będziemy też przedstawiać swoje postulaty. W najbliższą niedzielę odbywa się konwencja wyborcza Zjednoczonej Lewicy, gdzie zostanie zaprezentowany właśnie program wyborczy, ale także liderzy naszej formacji prowadzą te rozmowy we wszystkich, chcemy, aby we wszystkich okręgach wyborczych takie spotkania odbywały się. Nie będą to spotkania organizowane w świetlicach, w salach, będą to raczej spotkania,
z ludźmi, którymi napotkamy bezpośrednio na ulicach i w miejscach, gdzie na co dzień prowadzą swoją aktywność. Stąd kolejne tematy będą odsłaniane. Dzisiaj na pewno chcemy i mówimy to naszym obywatelom, że Zjednoczona Lewica to oznacza zdecydowaną walkę z umowami śmieciowymi. To oznacza wprowadzenie płacy minimalnej za godzinę na poziomie 15 zł. To oznacza podwyższenie płacy minimalnej tej miesięcznie do 2,5 tysiąca zł. To oznacza walkę o podwyższenie najniższych świadczeń emerytalno-rentowych o 200 zł. To oznacza wprowadzenie również tak zwanej emerytury wdowiej, czyli możliwości po zmarłym współmałżonku posiadania 25% tej emerytury. To oznacza również walkę o publiczną służbę zdrowia przeciwko komercjalizacji służby zdrowia, to znaczy również publiczne szkoły. To tak jak wspomniał pan Marian Marczewski o powrót gabinetów stomatologicznych, o powrót pielęgniarek do szkół, o to, aby każde dziecko otrzymywało w polskiej szkole również posiłek i o to będziemy zabiegać w przyszłym parlamencie. I żeby było wszystko jasne, my sobie zdajemy sprawę, że ta nasza inicjatywa, o której dzisiaj tutaj mówiliśmy, spotka się z wrogą reakcją hierarchów kościelnych. Będą mówić, że my podejmujemy walkę z Kościołem. To jest kompletna bzdura. My chcemy po prostu normalności. Mówił o tym pan poseł. Konstytucja jasno określa wzajemne relacje, wzajemne stosunki i chcemy, żeby one po prostu takie były. Nie ma żadnej walki z Kościołem. Wielu członków SLD to ludzie wierzący, praktykujący, zdecydowana większość. I nie godzimy się na takie ustawianie nas przez hierarchów, że podejmujemy jakąkolwiek walkę z Kościołem. Zapraszamy do tej rozmowy wszystkie związki wyznaniowe i myślę, że wtedy, kiedy pojawią się te projekty ustaw, część z nich przecież dotyczący na przykład likwidacji Funduszu Kościelnego w tym parlamencie była zgłaszana, wszystkie związki wyznaniowe będą miały prawo uczestniczyć w tej debacie. Chcemy, aby ta debata miała charakter właśnie partnerski, poszukująca rozwiązanie na bazie istniejącej konstytucji. Podkreślam jeszcze raz, z nikim nie walczymy, żadnej rewolucji w tej sprawie nie będziemy przeprowadzać. Najwięcej informacji, najwięcej ogłoszeń, najwięcej rozrywki. Turek.net.pl, numer 1 w Turku i powiecie.